Dobra, tu wygląda wszystko ok. Nie wiem, czy jest szansa, żeby w ogóle wystartować. Hej, mamy to. Witajcie, dzisiaj mamy niesamowicie dobre warunki, jeżeli chodzi o światło, i postanowiłem nagrać epizod dotyczący aktualizacji Mavica Air 2, konkretnie firmware'u z końcówką 610. On podchodzi pod aplikację w wersji 1.2.4 i daje nam niesamowitą cechę, o której wam zaraz powiem. Słuchajcie, ta cecha jest pierwszą taką cechą, jeżeli chodzi o Mavic, a mianowicie jesteśmy w stanie śledzić obiekt i nagrywać w 60 klatkach czy w 50 klatkach na sekundę. Dzięki temu mamy funkcjonalność taką jak na przykład Spotlight czy Active Track, a jednocześnie nagrywanie w większym klatkarzu, co nam daje możliwość zwolnienia w postprodukcji. Co prawda rozdzielczość tylko 1080, ale jednak jesteśmy w stanie śledzić obiekt i nagrywać w 50 klatkach. I teraz, jako że jest minus 10, ja nie będę długo o tym opowiadał, tylko od razu przejdziemy do przykładu. Zatem let's go! Podstawowa sprawa to jest ustawienie rozdzielczości. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. 1080 i w tym momencie wybierzmy 50 klatek na sekundę. To jest nasze wideo. Działa. Super. Spotlight działa. Jedziemy z nagrywaniem w takim razie i będziemy lecieli. Tylko pod warunkiem, że wyjadę z zaspy. Okej, nie jest lekko, ale idziemy tak jak teraz. Dobra, mamy to. Tam jest wyższe drzewo. W pewnym momencie muszę być ostrożny, to przez chwilę odlecę trochę dalej. Dobra, i za moment podlecę bliżej, bo tutaj już nie mamy tylu drzew. Tak jak teraz. Dobra, i tutaj jest ten motyw, kiedy się zatrzymamy i zrobimy sobie ujęcia blisko. I teraz, lecąc na tej wysokości, nie powinienem o nic zahaczyć, a jednocześnie powinniśmy mieć bardzo fajne slow motion. Jest, nagrywamy. No to jedyneczka, jedziemy prosto, ja patrzę na drona. I mamy tracking Spotlight w 50 klatkach na sekundę. Dobra, przeszliśmy tutaj. Teraz troszkę się zbliżmy. Chciałbym się trochę obniżyć. Dobrze idzie. Dobra, i teraz podwyższymy się, żeby nie zahaczyć o jakieś drzewo. Okej. A teraz motyw numer 2. Mamy też 1080 w 50, ale spróbuję pociągnąć teraz w tym kierunku. Lecimy. Trzeba uważać oczywiście, żeby się w coś nie wpierniczyć. Idzie dobrze dosyć. Nie jest łatwo koordynować, szczególnie loty przy takim śniegu, ale idzie w miarę. Jestem trochę za daleko. Zobaczmy teraz to minięcie. Tą sekwencję jestem w niej też mega ciekawy. Tak, tu idzie bardzo dobrze. Idzie bardzo dobrze, bardzo, bardzo, bardzo. Trochę bliżej. Fajnie byłoby się zbliżyć. Trochę oddalić, tak? Tu byłem bardzo blisko. Ok, teraz podniesiemy drona, podniesiemy, podniesiemy. Ciach! Super sesja. I teraz go bardzo podniesiemy. Za chwilę sobie zawrócimy.
to, co zrobimy teraz, to będzie zwykły spotlight, ale pokażę wam, jak fajnie. Nie to, tylko zwykły spotlight. Teraz pokażę wam, jak fajnie można zrobić sekwencję praktycznie bez żadnego zachodu. Na przykład, jak jest no dość na przykład tłoczno, czy dużo przeszkód jest. Robimy, uwaga, go, lecimy. Tak. Zobaczcie, nie ruszam w ogóle dronem. Idzie naprawdę fajnie, prawda? Teraz jest ciekawe ujęcie, troszkę do tyłu. Trochę w tej formie. Podoba mi się to ujęcie, lekko do tyłu, jedną ręką steruję dronem. Teraz do tyłu jeszcze poproszę. Chodzi. Przeszliśmy przez druty. Zbliżam się. I odjedziemy z wok trochę, ale wyżej. Tak jest. Bardzo dobre ujęcie. Super było. Słuchajcie, ta aktualizacja niesamowite przynosi efekty, bo naprawdę fajnie mieć ujęcia nagrane w 50 klatkach podczas śledzenia. Można samemu zrobić naprawdę niezłe montaże. My za chwilę przeniesiemy się do studia i zobaczycie, jak to wygląda z tym materiałem na osi czasu, co można z nim zrobić. Dzięki wam za tę część. Trochę zmarzłem. Mavic zaliczył śnieżne lądowanie, ale wszystko jest ok. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę. W tej chwili edytowałem ten materiał dla was, zrobiłem speed ramp i w kolejnych odcinkach pokażę, w jaki sposób to wykonałem już bezpośrednio na ekranie komputera. I pamiętajcie o tym, że mamy warsztaty tematyczne dotyczące eksploatacji zarówno R2, jak i Mini 2, do których serdecznie zachęcam, a linki promocyjne znajdziecie w opisie pod filmem. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych epizodach z kolejnymi zimowymi lotami. Cześć, do zobaczenia!